To ma być niby ta strefa widmo. To już w lepszej strefie widmo byłem w sobotę. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś Polibarzek 30522 od 7 do 14 lat. Nasz Batman w strefie widmo. Z Batman The Lego Movie jeszcze jest ten Polibarzek. Ostatnio mamy go okazję trafić w gazetce XXL. Także myślę, że warto się pokusić na ten Polibarzek, ponieważ mam tutaj śmiertelną maszynę. No i Batmana, który sam w sobie często jest bardzo drogą figurką. Reszta folii nas za bardzo niczym nie zaskakuje. Natomiast jeżeli już jesteśmy czymś zaskoczeni, to w przeciwieństwie do ostatniej recenzji, czyli Dragstera, której instrukcja bardzo mocno zaważyła na ocenie, na właściwie zaniżeniu oceny tamtego zestawu, tak tutaj błąd już jest naprawiony i w instrukcji mamy, kochanieńcy, w ogóle nas pozioma, mamy narysowaną figurkę, o którą tutaj chodzi, także za 20 lat stary Legozaur nie będzie miał problemów z tym, by tutaj tą figurkę odbudować. Oczywiście nie mam tu zarzutu do samego producenta gazety, bo co on ma do tego, Polibag jest kupowany gdzie indziej, więc fajnie, instrukcja naprawiona, także tutaj już na pewno ta ocena nie będzie tak obniżona. Sam natomiast zestaw, jak się nam prezentuje i wszystko po kolei. Sam Gacek ma dwa gackorzutki, czyli to, czy rzuca we wrogów bumerangi i oni są nokautowani. Co ważne, zapomniałem mu dodać peleryny, o czym w sumie się właśnie kapłem, więc teraz dodamy sobie ją na waszych oczach. W takim razie ona jest zawsze tak sprzętnie zabudowana tutaj. Zawsze zastanawiałem się po co, ale właściwie po to chyba, żeby się nie wymięła, prawda? Dwa bad bumerangi możemy mu spokojnie, myślę, już zdjąć. Zdjęliśmy w końcu kask, to patrzcie, jak on nam się tutaj prezentuje całkiem fajnie, chociaż mnie zawsze drażniły te opaski na górze, no bo kurczę, bez hełmu, no to co to za prezentacja? Żadna. Moim zdaniem do setów z Batmanem powinny nawet drugie główki bez kitu, bez tych opasek na głowie. Tak wygląda jakby pierwsza twarz, czyli zadowolony, Batman pokonawszy wrogów. Druga twarz trochę zdecydowanie bardziej zaciekła do walki i co mnie zastanawiało, bo myślałem, że tych górnych oczków nie będzie widać, ale przypatrzcie się, gdy nakładamy sobie maskę, widać je idealnie, praktycznie wręcz. Z tyłu, wiadomo, tylko zarysowane mięśnie. Pas, bo ja pierwsza z historii swojego klockostwa mam ten pas. Jest zabudowany z dwóch stron tak samo. Zabudowany wygląda tak samo z dwóch stron. Klata Batmana jest klasyczna wręcz do bólu. Mięśnie, mięśnie i kupa mięśni. I jeszcze więcej mięśni. O, ten, wiecie, dodatkowy mięśnie, o którym mówił Batman, mówi. No i z przodu wygląda tak z maską położoną poprawnie. Jeżeli chodzi o jego maszynę do walki ze strefy widmo, to powiem szczerze, jestem minimalnie zawiedziony, ale nie dlatego, że jest zła, tylko jakoś nie wiem czemu, patrząc na folię z Polibaszka, wyobrażając sobie, że po prostu ona jest, kurczę, większa. Ale tutaj to są moje wyobrażenia, a nie, wiecie, prawdziwe rzeczy, więc nie możemy tego jakby brać pod kątem oceny. Maszyna, nie powiem, wygląda się. Prezentuje się całkiem spoczko. Mamy tu z przodu przede wszystkim trzy takie, wiecie, szkiełka, które ewidentnie monitorują, widzą, patrzą przez nie te tutaj mądre komórki tej maszyny i analizują, co tu rozwalić. Mamy dwa lasery. Specjalnie dajemy tak na przemian, żeby było po prostu ciekawiej. No bo myślę, że jest w ten sposób ciekawiej. Żeby jeszcze nie było, mamy tu bardzo ciekawy, fajny, mały elemencik małego kółeczka, bo to jest małe kółeczko przezroczyste. To jest też super. Mamy takie cztery, chociażby tylko na nim te zaoszczone, widzicie, bronie, to też jest fajne. Dodatkowo jeszcze jedna została gratis. Z boczku jest wykończony w ten sposób. Też całkiem ciekawa konstrukcja. Właściwie to się dzieli na dwie równe połowy. To na połowę, a ta jest identyczna jak ta. Więc no, tak wiecie, jeżeli zbudowaliście jedną, to od razu możecie budować drugą z instrukcji. No bo tutaj szału nie ma, jeżeli chodzi o różnorodność. Całkiem ciekawa konstrukcja, nie powiem mała, ale wygląda na naprawdę poważną i śmiercionośną broń. Tutaj nie ma co ukrywać, że te lasery, te dzidy, tutaj jeszcze zaoszczone jakieś po boku, ma te kolce, czy coś, co faktycznie nam może zrobić duże kuku, więc trzeba na to na pewno mocno uważać. Jedyne, co mnie bardzo zabolało, to właściwie to, że ta część tutaj przyklejona bardzo łatwo, bo mi się wydawało początkowo, że wiecie, ruszając tym, możemy, wiecie, w jakiś sposób ruszać tym drugim, ale właśnie zauważyliście to przy drugiej okazji, bardzo łatwo niestety odpada nam tutaj to. I to mnie trochę boli przy tej konstrukcji, zostawiając nam to gołe. Chyba jeden klutuszek tu więcej,
I wtedy strzymałoby się to znacznie bardziej. A tymczasem, no, nie ma tego kluczka więcej. Przyczepiamy sobie to tu, ale oczywiście, mówię, bardzo łatwo gdzieś tam może to odpadnąć. I w ogóle tu się bardzo łatwo może to też przekrzywiać w trakcie zabawy, jak przed chwilą widzieliście nawet. Więc no, fajna cała konstrukcja, ale jak to mówię, ostatnio Lego coraz częściej robi do stania na półeczce fajniejsza niż do zabawy, bo w zabawie dużo łatwiej może się uszkodzić, dużo łatwiej może się po prostu w łapkach rozpaść. Tak, kochani, prezentuje się ten fajny polibaszek. Jest on jak najbardziej wart zakupu, bo za dwie dyszki, nie oszukujmy się, w porównaniu do zestawów City, czyli tego, mówię, tak jak ostatnio był Dragster, to jest bardzo opłacalny set bez kitu. Dla fanów Batmana absolutny must have, nawet nie dla fanów Batmana must have. Myślę, że zasłużone, no, 7 na 10, jak na tak mały polibeszek spokojnie może mieć. Przy czym mówię, bardziej na półkę niż do zabawy bezpośredniej. Dzięki Wam za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się już wkrótce w kolejnych. Do zobaczenia. Bye!